Witam wszystkich, tutaj Krzykwer, a to gra Gothic. Oczywiście część pierwsza. Obecnie na tym miejscu skończyliśmy ostatnio. I tu zaczynamy. Zobaczmy w sumie na N jakie mamy misje. Zastępstwo za Gorina, czyli ruszył tyłek, więc trzeba wrócić do niego. No i bym poszedł już do starego obozu, bym z powrotem poszedł. Taki plan by był dzisiaj, na dziś. No tu ktoś jest. Strażnik świątynny. Tędy raczej przejdę. Tu jeszcze inny jakiś strażnik. O, Gordran. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Dobra, tu dużo z nim nie pogadaliśmy, ale rzeczywiście z błotnymi wężami nie mamy szans przy moim uzbrojeniu i tym. Są nowicjusze. Chcę dojść do jednego miejsca. Tutaj. Gdzie tam pracowali. To jest chyba tam. Tam? Możliwe. No dobra, to wejdźmy drabiną. A jeszcze gdzie indziej jesteśmy. O! Możesz mnie czegoś nauczyć? Zejdź mi z oczu, niegodny robaku! Uczę wyłącznie strażników świątyni śniącego. Strażnicy. Tutaj nie byłem, jak widać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz mistrza, który wskaże ci drogę. To chwalebne, ale ja nie mogę ci pomóc. Poświęcam mój czas tylko członkom Wielkiego Kręgu Straży Świątynnej. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz, dopóki nie przekonamy się, że jesteś oddanym sługą śniącego. Dopiero wtedy możesz do mnie wrócić, a ja udzielę ci lekcji. Dobra, no nowicjuszem nie będziemy, ale jak już tu weszli... Rozmawiałeś z Kor'angarem? I co powiedział? Nie, no dajmy to. Kazał mi zgłosić się do niego, gdy już zostanę świątynnym strażnikiem. Najwyraźniej ma o tobie wysokie mniemanie. Inaczej nie odezwałby się do ciebie. To wielki zaszczyt zostać przez niego choćby zauważonym. Do mnie odezwał się po raz ostatni całe 2 miesiące temu. Musieliśmy coś narobić. Dobra. Tam. Jednak jeszcze przejdziemy się trochę tu po obozie. Może coś na upartego znajdę. Nie chcę być strażnikiem świątynnym. Będę chciałbym należeć strażnik świątynny. To tam pewnie też, dobra. Przejdziemy górą, a jak zobaczę ten dół, to po prostu zejdziemy. Z góry też będzie lepszy widok na dół. Strażnikiem świątynnym nie będę, wolę zostać w starym obozie. Bo tak mniej więcej no tego Diego z nami... Długo wszędzie chodzi. Są nowicjusze. Diego wszędzie chodzi, a spotykamy go w innych częściach, jakoś to jest też inaczej. Więc a źle idę. Pogubiłem się tu trochę, wybaczcie. Lepiej. Idziemy w dół. Te interakcje z drabinami widzę, że tu mi teraz zaczęły wychodzić. Ile będziemy? Dobra, puść. Jak to nie? Puściłem się tylko. Zaś jestem przy nowicjuszach. A nie, jestem gdzie indziej, dobra. Mam z nim coś jeszcze gadać?
Koniec. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. No, no, dobrze. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Tak długo jak mnie. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. O. Mam już dość tej paplaniny. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? No dobra. Jeśli myślisz, że... Dobra, to nie będziemy już. Jesteśmy w tym miejscu i zaś... Tędy? Jeśli pewnie to myślacie, gdzie chcę iść. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. No nie pamiętam, gdzie oni byli, szczerze. Bo chcę tam jednego questa oddać. Tu oddałem jednego. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tu jest domek. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tak długo. Uśpić, ale nie mam pewnie na uśpienie nic. Chodźmy tędy. Naprawdę zgubiłem się. Chcę. Wiem, gdzie iść do starego obozu, jakby co. Tylko jeszcze jednego questa bym oddał. I tędy chyba dojdę do tego. Tak, dojdę, to jest tutaj. No tu się chyba oddaję questa, chyba że coś złego robię. Może. No, gościu, dobra. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. O. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. To się chyba nigdy nie skończy. Nie powinieneś wierzyć. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Aha, czy ja do niej gadać nie mogę. Pogadajmy lepiej. I to są chyba zbieracze. Mam już dość tej paplaniny. No! W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Arlok! Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? No w mordę. Robi coś źle. Kiedyś takie sprawy załatwiłem. No, wstał. Pewnie masz rację. To była uczciwa walka. Nieźle mi się oberwało, stary. Zostaw mnie w spokoju. Przecież już idę. Zawsze to nie było zbyt mądre. No ale od nich? No wstawaj, że... No. Mam cały czas przytrzymywać ten przycisk myszy. Dobra. Głodaj ze mną. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, odzbieraczy ci nie tu, dobra. Mniejsza o to. Idziemy do starego obozu, żeby to zrobić. To się chyba nigdy nie. To nie to. Pogadajmy lepiej. Zjedzmy coś pierwsze. A co tu mamy? Uzdrowienie. Musisz uważać. Zjedzmy na to. Zjedzmy to i zjedzmy to. Dobra. Możemy cisnąć do starego obozu z powrotem. Jeżeli jakieś błędy tutaj popełniłem, to tu się wróci.
Ja wiem, że droga do starego bossa jest ciężka. Na pewno wilków zostawiłem po drodze. No ale dobra. Lares. Tu jest pewnie Lares, co nie? Lester, raczej Lester. No, ale to potem... Teraz bym musiał odejść od niego. Tam coś widzę, leżącego na ziemi, czy mi się wydaje. Tylko trawa. Dobra. To zapiszę sobie. Sporo jest zrobione, więc zapis jest przydatny. I idziemy dalej. Widać tutaj... No jest to dosyć stara gra, ale grywalność na niej jest bardzo dobra. Mam nadzieję, że dalej jest. Sarambista gierka. Tam coś jest. Tu coś jest i nie wiem, czy tam nie jest jakiś potwór. O, jakaś jaskinia. Zioła. No, chodźcie. No, nie podejdzie? Bo nie pamiętam, jak je mogłem... No, chodźcie. Aha, ja je miałem na hita, dobra. No! Dobra, kretoszczurki rozwalone. Zawsze to jakieś doświadczenie więcej. O, tam jeszcze są... Tam jeszcze są te? Dobra. 4 kretoszczurki, czyli trochę doświadczenia więcej, a mamy tutaj... O, jakieś znajdźki są. Nie ma tu nikogo. Pochodnia. Pałka. Napój. Zioła uzdrawiające. Nic tu więcej nie widzę, więc dobra. A ile tak w ogóle mi brakuje... Do levela. Doświadczenie... No, a dużo. Dużo do zdobycia levela. A tak poza tym, ile mamy punktów nauki? Umiejętności 11, więc to potem będzie trzeba rozdysponować. Dobra, zapiszę sobie przed nimi, bo też nie pamiętam, jak na nie działałem, ale chyba też szybko je dam radę pokonać. Są dwa i jaskinia. No, żaden z nas trafić nie może. Aj, co ja to robię? Muszę teraz całkowicie... O. Tak. Jeszcze tego. Sam jesteś. Ścierwojad. Tamtym mi raczej nie powalczę. Pewnie mnie zgładzą, ale idziemy tutaj popatrzeć, co w tej jaskini jest. Grzybki. Szkoda, że nic więcej, no ale dobra. Tam już nic nie ma. Więc dobra, to wychodzimy. I śmigamy dalej do starego obozu. No, dużo. Bo doświadczenia mało za nie dostajemy. O, tu jeszcze jest roślinka. Mało dostajemy doświadczenia za te słabe potworki. No ja szczury myślę, no jeszcze w takiej grupie to mnie zjedzą szybko. Więc nie atakuję ja szczurów. Oj. Zapiszmy, jakby zaatakował, to spróbujemy jednego, ale nie wiem, czy mi się to uda. Jednego mogę spróbować przylurować. Nie wiem, czy dam radę na jeszczura. No chodź. No dobra. Dobra, on mi... Ja mu nic nie brałem, więc... On niech se odpuści.
Odpuścił, ja bym cię... O nie, nie, jeszcze nie odpuścił. Dobra. Idziemy drogą, trochę. Tyle życia spadło, no ale dobra. To jest najgorsze w tym lesie, że tu są watachy wilków. Pojedynczo po dwa wilki bym zjadł. No, dobra, zapiszmy może. Fajnie by było je pozabijać, mięska trochę by było. A poza tym... Ajajaj. Źle to zrobiłem, źle. Ale wczytujemy szybko i... No na dwa hity mam wilka i to jest to. Uleczę się pierwsze. Co by to by było? Dobra, to jest dobre. Aj! Nie ma szans z tyloma wilkami, niestety. Muszę być strażnikiem wiejskim, żeby... Żeby mieć... Ale tu jest kretoszczur. Muszę jakieś doświadczenie. Wydawało mi się, że je rozwaliłem tutaj. Się odnawiają, czy mi się wydaje? O, tu jest ta jagoda. No, zbieraj. Tu jest naprawdę dużo tych potworków w tym lesie. Tam nie idę. Tam nie mam sensu iść. Ale tak muszę ominąć te. Więc zejdę tu. Nie dużo brakło, aby była za duża wysokość. No chodź, chodź, chodź. Ła! Jaki obrót. No zawsze się przyda, bo potem wymienię to na jakieś... na jakąś rudę czy coś. Coś w tym stylu. Tu mamy te wilki. Spróbujmy tamtędy przejść. Najgorsze, że tu są watachy wilków i to jest to. Widzicie, pojedynczy, podwójny wilk. Człowiek sobie poradzi, ale... Ale tu coś jeszcze jest. No. Nie mogę sobie w niego trafić. Oj, ale tu 70, tam było 50, czyli to tam był mały krwiopica, czy... Czy jednak było to 50? A, zaś nie to. No, idź. Aha, w drugą stronę. 30 to aż działa uzdrawiające. To 39, to 14, to niech będzie tak. Zapiszmy, bo trochę przeszliśmy. Mam małą zbroję, bo mam tą praktycznie podstawową, że tak można powiedzieć. Co tu znajdę? Nic tu nie znajdę. Zwykła taka jaskinia. No nic, trzeba przebiec się babko tych wilków. Bo tu nie wyjdę na to. A nie, wyjdę. Dobra. Wyszłem. Czy wyszedłem? Też jest... Ile tu jest tych wilków? Widzę dwa. Widzę tylko dwa. Jakbyśmy to zrobili tak, że jednego wzięli, szybko zaciukali, ten drugiego. O, w mordę. No jest tylko dwóch, ale... Lex nie odpuści to. Dobra, odpuścił. Dobra. Tą weźmy. I to. Nie... Oj, ciu, jej, ciu. No dobra, no trudno. Wziąłem nie to, co trzeba.
Dobra, jeszcze jeden tu wilk został. No dobra, pozbierajmy to. Ogniocień. Tego nie pamiętam, ale widzę, że to... A tu są dwa wilki. Jeszcze tamtego wilka muszę opędzlować. Nauczyłem się... Ej, bo zaś tam spadnę. Nauczyłem się skóry... skórami robić. No chodź, wilczku. Dwa pójdą? Nie, ty uciekaj. Dwa pójdą. Za szybko ja ginę przy nich. Dobra, trudno. Dobra. Zaś dwóch. Dobra, próbujemy. No! Fucking... Mogłem odskoczyć. Ale ja tu jak przytrzymuję już tego, to ejdź. Ale najgorsze, bo trzeba to wszystko pozbierać na nowo. No ale dobra. To już wam oszczędzę. W tym odcinku. Nie doszliśmy do starego obozu, ale jesteśmy blisko, już go tam widać. A więc... Jak się podobało, zostawcie lajka. Fajnie jak będzie jakiś komentarz też. Najlepiej... Fajnie jakby ktoś podpowiedział mi, jak najlepiej tu walczyć. Bo dawno nie grałem i zbytnio nie wiem, jak najskuteczniej walczyć, bo tu naciska mi ten przycisk myszy i strzałkę do przodu bije. Ale odskok to zawsze mam problem z tym, czy odskakiwać, nie odskakiwać. Doradźcie najlepiej coś. A więc dziękuję za oglądanie. To wszystko. Trzymcie się. Cześć.